10 państw, które zbankrutowały, 10 Grecja, obecnie kłopoty Grecji to tylko kontynuacja kryzysu zapoczątkowanego w 2009 roku. Wtedy pieniędzy zabrakło po raz pierwszy. Praprzyczyną kłopotów Grecji jest wejście kraju do strefy euro, do czego nie było przesłanek ekonomicznych. 9. Wenezuela. Widmo bankructwa krąży stale nad Wenezuelą od czasu dojścia do władzy komunistycznego prezydenta Hugo Chaveza, który doprowadził kraj do ruiny mimo ogromnych zasobów ropy. Wenezuela bankrutuje praktycznie średnio raz na 18,5 roku. 8. Indonezja. Kraj był jedną z największych ofiar azjatyckiego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 1997 roku. Katalizatorem była decyzja rządu Tajlandii o upłynnieniu kursu bahta, który był wcześniej powiązany z dolarem amerykańskim. 7. Irlandia. Kraj był jedną z ofiar globalnego kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku. Obniżenie w 2010 roku rankingu Irlandii z B3 do najbardziej śmieciowego oznaczało, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zadłużony na 250 miliardów euro kraj nie poradzi sobie z ich spłatą. 6. Rosja. Z powodu międzynarodowych sankcji, wydatków militarnych na Ukrainie i spadku cen ropy, Rosji grozi powtórka z 1998 roku, gdy władze ogłosiły częściową niewypłacalność. Było to następstwem kryzysu we wschodniej Azji, gdy rubel stał się celem ataku spekulacyjnego. 5. Dubaj. W 2009 roku Emirat Dubaj popadł w tarapaty finansowe. Twórcy sztucznych wysp w kształcie palmy i najwyższego budynku na świecie zaskoczyli międzynarodowe rynki finansowe, prosząc wierzycieli o zwłokę w spłacie kredytów przez spółkę holdingową Dubai World i jej filię. 4. Portugalia. Pokrążona w kłopotach, Portugalia w 2011 roku porozumiała się z Brukselą i Waszyngtonem, dzięki czemu w 2014 roku kraj stopniowo otrzymywał 78 miliardów euro wsparcia. 3. Cypr. Program udzielenia 10 miliardów euro pomocy finansowej dla Cypru wywalczono w 2013 roku w niemal ostatniej minucie. Europejski Bank Centralny zagroził bowiem, że jeśli kraj nie przygotuje wiarygodnego planu ratowania sektora bankowego, to odetnie finansowanie dla Banku Centralnego Wyspy. Oznaczałoby to upadek największych banków, a dla Cypru mogłoby się skończyć opuszczeniem strefy euro. 2. Islandia. 3 tygodnie po bankructwie w 2008 roku rząd Islandii ogłosił, że 3 duże banki zadłużone w sumie na 85 miliardów dolarów są niewypłacalne. Deficyt sięga 13,5% PKB. Rozpoczął się największy kryzys w historii kraju. 1. Argentyna. Pierwszy raz finanse Argentyny załamały się ledwie dekadę po odzyskaniu niepodległości w 1827 roku. Największy kryzys nastąpił w 2002 roku. W ciągu 4 lat gospodarka kurczy się o 1/5. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!